Jutro na Kaszubach może popadać deszcz ze śniegiem. Sprawdźmy skąd i dlaczego napłynęło do nas tak zimne powietrze. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Przez Polskę i dalej na południe przesuwa się front atmosferyczny, który związany jest z odchodzącym na wschód niżem, który otworzył drogę zimnym masom powietrza z północy. Arktyczny chłód dodatkowo spychany jest przez wyż z nadatlantyku, który posadowiony jest dość wysoko, bo prawie w okolicach Islandii. Taki układ blokuje ruch innych ośrodków barycznych z zachodu. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Wiać będzie z północy do 40 km na godzinę. Na termometrach od 1 do 3, 4 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 991 hektopaskali i wolno rośnie. Środa będzie pochmurna. Od czasu do czasu popada deszcz, a na Kaszubach lokalnie, przelotnie popada deszcz ze śniegiem. Wiatr północno-zachodni będzie dość silny. Temperatura od 5 do 7 8 stopni. Ciśnienie dalej będzie rosnąć. Na Bałtyku w nocy wiatr północno-wschodni. Do północno-zachodniego wiać będzie do 7 stopni w skali Beauforta. Jutro wiać będzie głównie z północy do 5 stopni. Dziękuję za spotkanie. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.